Basta! Tak, takie rzeczy to się nie mogłyby zdarzyć w Germanii, w USA. Co? A będziemy mówić o tym, że mnie boli kolano? Czy nie bardzo? To nie, nie poszło w tą stronę? Bo nie wiem, żeśmy nie ustalili, o czym będzie wejść. Nie, to ty nie ustaliłeś, Paweł, ale o co chodzi? Co w USA? Powiedz nam. To znaczy, bo powiem tak, bo mnie boli kolano od kilku dni. I nie chcą cię wpuścić do USA. Nie. I nie bardzo wiem dlaczego, ponieważ nigdy nie miałem problemu z kolanem. No dobra, to teraz prosimy słuchacza o teorię, dlaczego Pawła boli kolano. No bo mogłeś na narty się wybrać, tak? Ale na prezydenta to mi nie wygląda. To nie. A chociaż nie trzeba. Od pewnego czasu też załatwiam potrzeby fizjologiczne normalnie. A nie kucając na desce, to też nie to. Mm-hmm. No tak. Bo takie zdrowie czytałem, ale już przytyłem, to się nie, wiesz, muszla ma swoją wyporność, nie? Paweł? No? A może miałeś jakiś wypadek samochodowy? Pierwsza zmiana. Nie, to wtedy byś się zorientował. Dobre. Słuchajcie, no my nie ukrywamy, że jesteśmy od tego, żeby wam pomóc załatwiać niektóre sprawy. Praca w radiu to misja. Dokładnie, dlatego też kiedy przeczytaliśmy, że dzisiaj zbiera się RPP, czyli Rada Polityki Pieniężnej, tak. No to wiecie, zazwyczaj się to kończy dla nas niedobrze. Tak. No. Czy podniosą stopy procentowe, czy nie? Czy znowu będziemy płacić większą ratę kredytu, czy nie? Czyli więc zamiast tak siedzieć pensji. Bezczynnie i gadać, że... Tak. Radio jak policja o czym informuje i działa. Dokładnie, to postanowiliśmy zadzwonić. Proszę bardzo. Narodowy Bank Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Paweł Trzoch. Ja mam takie pytanie. Czy dzisiaj zbiera się Rada Polityki Pieniężnej? Nie wiem, czy się zbiera. No, przeczytałem tak w internecie, że się zbiera. Być może mają obrady. Pani zadzwonił do oddziału okręgowego. O, bardzo dobrze. To wie pani co, bo ja mam taką prośbę, żeby pani tam im przekazała, żeby oni już te stopy już zostawili, dobra, w spokoju, bo mnie żona zostawi, wie pani, samochód mi zabiorą. To już nie jest śmieszne. Tak, no i to nie jest prośba tylko jednego obywatela. Tak. Ja też się chciałem dołączyć. Mogłaby pani tam przekazać, tam podziałać, bo też słuchacze nas proszą. Tak, pani ma bliżej, wiadomo. Święta zaraz się zbliżają, już te raty to są takie wysokie. Jest pytanie. Staram się przekazać. Jak będę miała możliwość. Pani jest miła. Pani zrozumie, nie? Bo to jest sytuacja albo raty procentowe i rata kredytu. Albo majonez. Albo majonez czy sałatka. To my wybieramy jako naród sałatkę i nie chcielibyśmy wpaść w konflikt. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia. Super, kurczę. Widzicie, jak się załatwia sprawy łatwo w NBP? To dzięki nam. No, dziękujcie. Pierwsza zmiana. Vox FM. Słuchajcie, no mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No i ja rzeczywiście dostałem wezwanie od Straży Miejskiej, bo chyba ktoś mój samochód źle zaparkował. Ktoś, nie wiadomo kto. Tak, nie wiem. Ktoś pożyczył. Ale okazało się, że na tym wezwaniu jest błąd w numerze rejestracyjnym Norberta. No właśnie, i to takie pytanie do was, chłopaki. Zamiast WX. No na przykład. Aha. No, tak, no. Czy to jest mój samochód, skoro jest inna tablica? No właśnie, a czy nie, to nie ważne. Czy to jest moje wezwanie? Może jest twój, ale jest źle wypisany mandat. Słuchaj, my się na tym nie znamy, dlatego zadzwonimy na Straż Miejską, oni nam wszystko wyjaśnią. Straż Miejska, 5 oddział terenowy, Marta Owczarczyk, słucham. Dzień dobry, ja dzwonię w takiej sprawie, przepraszam, że tak rano, bo kolega dostał wezwanie, żeby się stawić. Było na samochodzie jego, że był chyba źle zaparkowany czy coś. I tam jest zły numer rejestracyjny. I pytanie, czy on rzeczywiście teraz musi się stawić, czy może przymknąć oko? No skoro miał za szybą, a już zupełnie inny numer rejestracyjny. No tam błąd jest jakiś po prostu, jakaś literka się jedna nie zgadza. To jeżeli się tylko jedna literka nie zgadza, to radziłabym przyjść. A jak on stwierdzi, że nie znalazł tego właśnie wezwania? To, że na wezwaniu jest błąd z jedną literką, nie znaczy, że jest źle zarejestrowane u nas. Może to nie jest jego, może ktoś po prostu dla żartów zamienił te karteczki, bo ludzie tak robią czasami. Wie pani, to samochód w leasingu jest, to tam są te numery rejestracyjne, to są bardzo podobne do siebie. Ja pana przyłączę do strażników. Dobra. I niech kolega rozmawia, a nie pan, dobrze? Bo kolega jest osobą zainteresowaną. No dajmy na to, że to któryś z nas, no. Dobrze, przyłączę pana do strażników. Numer jest
menstruacyjne auta mi napisze albo coś. Nie! Myślicie, że to ta pani gra teraz? Dobra. Dzień dobry, Dariusz Wolak, Straż Miejska, słucham. Dzień dobry, ja dzwonię w takiej sprawie. Kolega dostał wezwanie, żeby się stawić u państwa. Nie zobaczcie raz, skąd to było. Chyba źle zaparkowany samochód. Tylko tam był błąd w numerze rejestracyjnym. No i my się teraz z kolegą tak zastanawiamy. Tak, bo to może być szansa na to, żeby się nie zgłaszać i nie płacić mandatu. Tak, chcieliśmy pana zapytać, czy to możliwe jest, bo to nie jest ta rejestracja. Proszę pana, czasami występuje błąd. My natomiast weryfikujemy to na zdjęciach. Ale... Jeżeli państwo się nie zgłoszą, wyślemy do państwa wezwanie do wskazania użytkownika, kto tam stanął. Ewentualnie można przyjść do nas i na miejscu wyjaśnić tą sprawę. No ale wie pan, no jak przyjdzie kolega, no to wiadomo, że dostanie mandat, a tak to, może odpowiedzieć... Jak nie przyjdzie, proszę pana, to myśli pan, że nie dostanie mandatu? No nie wiem, no właśnie w tej sprawie postać, dzwonię. Proszę pana. Jak jest wypisany na złe tablice. No, chodzi o to, żebyście darowali. Proszę pana, my zweryfikujemy to ze zdjęciami i dopiero wyślemy wezwanie w takim wypadku. Okay. Jeżeli pan uważa, że nie popełni wykroczenia, nie musi pan przychodzić, jeżeli był tam źle zaparkowany. Natomiast my będziemy wysyłać wezwanie do pana po 7 dniach. Jeżeli pan się nie zgłosił, w ciągu 7 dni wyślemy wezwanie. Bo wie pan, bo to jest samochód w leasingu. No. To wyślemy do leasingu i wtedy leasing... No, to jeszcze będzie 50 zł, ja to numer znam. Rejestracyjny. Ale wie pan, on się pomylił i wy, żeście się pomylili, to nie można jakoś tak plus minus zero? Proszę pana, przez telefon nie można nic. Ja mogę tylko pana poinformować o tym, o czym pana poinformowałem. To czyli jakby ta osoba przyszła, to moglibyśmy się ewentualnie zerować? Uspokój się, bo zaraz podasz ten numer rejestracyjny. Cicho, nie podam. Bo wie pan, no, chodzi o to, żeby nie wydawać tak bez sensu tych pieniędzy. No. Proszę pana, czego pan ode mnie oczekuje? No żeby pan powiedział, że jak ta osoba przyjdzie, to nie, może to, będzie pan łaskawy. Ja panu nie mogę powiedzieć, ponieważ ja nie rozliczam i nie wiem, jaka będzie decyzja osoby rozliczającej. No dobra. A to nie jest tak, że jak każdy przychodzi, to dostaje mandat? Proszę pana, ja nie rozliczam, więc nie potrafię panu tego powiedzieć. No tak jest, bo ja ostatnio byłem i 4 godziny czekałem, każdy wchodził i wychodził z mandatem. I uciekł. No. No bo to nie... To wiem, nie. Że to nie pan, ale tak tylko... Raz mi się udało przyjść i darowaliście mi mandat, ale to chyba te czasy minęły, nie? Macie tam od góry naciski. Tego proszę pana nie wiem. Aha. Jeszcze raz panu powtarzam. Dobra, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie Radio Box FM. Nie wiem, nie znam się. Ale zobacz, walczyliśmy jak lwy. Dzięki chłopaki. I co w końcu? No właśnie nic nie wiemy. Chyba jednak będziesz musiał zapłacić. Ja nie, ja bym czekał, nic nie robił.